Wielu z nas widziało w internecie niesamowite filmy, na których uchwycono chwile, w których ludzie wychodzą z poważnych wypadków bez zadrapań. Niektórzy uważają te zdarzenia za zwykłe zbiegi okoliczności, inni interpretują je jako oznaki boskiej interwencji. To prowadzi nas do refleksji nad niebiańskimi istotami, które mogą w tajemnicy przebywać wokół nas. Co więcej, czy mają zdolność wpływania na ważne wydarzenia, takie jak wojny? W ostatnim odcinku naszego kanału udostępniłem zdjęcia, które rzekomo pokazują obecność tych niebieskich istot. W dzisiejszym programie w fascynujący sposób zgłębimy postać Archanioła Michała, a także wierzenia związane z jego rzekomymi działaniami we współczesnym świecie. Zanim zagłębimy się w dzisiejszy temat, zapraszam do subskrypcji kanału. To proste, wystarczy kliknąć przycisk subskrypcji tuż pod tym filmem. Nie zapomnij włączyć dzwonka i zaznaczyć wszystkich powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia na swoim urządzeniu mobilnym za każdym razem, gdy opublikuję nowy film. Idea aniołów jako obrońców jest szeroko rozpowszechniona, a wiele historii o zbawieniu przypisuje się tym niebiańskim istotom. Biblia przedstawia bogaty zbiór postaci anielskich ułożonych w niebiański porządek. Na przykład serafini i cherubini wyróżniają się swoją wzniosłą pozycją. Serafini są szczególnie wspomniani w Izajaszu 6, gdzie wyróżniają się bliskością boskiego tronu, podkreślając ich znaczenie i świętą rolę. Z drugiej strony cherubini są opisani jako bezpośredni słudzy Boga, pełniący istotne role i zawsze gotowi podążać za Jego przewodnictwem. Oprócz tego Biblia mówi także o żywych istotach, wyjątkowych istotach duchowych znajdujących się w pobliżu tronu Bożego. Istoty te mają odmienny wygląd, przypominający lwa, wołu, człowieka i orła. Są przedstawiani jako niezwykle potężni i oddani, zaangażowani w ciągłe wielbienie Boga, wychwalając Jego świętość i moc. Symbolizują nieustanny kult Wszechmogącego Pana w niebiańskiej hierarchii. Godną uwagi postacią w tym kontekście jest Archanioł Michał, często uważany za anielskiego przywódcę posiadającego ogromną władzę i moc. Znany jest z rzucania wyzwania diabłu w sporze o ciało Mojżesza, jak wspomniano w Piśmie Świętym w Księdze Objawienia 12, Michał jest także przedstawiany jako dowódca sił niebieskich w walce ze smokiem. Jego mniej oczywista, ale specyficzna rola to rola strażnika narodu izraelskiego. W Księdze Daniela jest wspomniany w rozdziale godzina 10:21 jako niebiański książę odpowiedzialny za Izrael oraz w rozdziale 12:1 jako wielki książę chroniący lud. W tej roli Archanioł Michał wywiera stały i znaczący wpływ na Izrael, obejmujący nie tylko dobrobyt jego mieszkańców, ale także aspekty takie jak gospodarka, kultura, a zwłaszcza w czasach międzynarodowych konfliktów i wojen ochrona narodu w najtrudniejszych okresach. Aby lepiej zrozumieć tę duchową rolę, możemy dokonać porównania z koncepcją ze świata fizycznego. Rozważmy na przykład system obronny żelaznej kopuły. System ten miał kluczowe znaczenie dla Izraela, który ostatnio stanął w obliczu licznych nalotów i potężnych rakiet. Brak systemu żelaznej kopuły miałby katastrofalne skutki dla Izraela. Ten technologiczny wyczyn wykrywa i neutralizuje wrogie rakiety w locie, co ilustruje jego zaawansowany mechanizm obronny. Jego zdolność do przewidywania i przechwytywania zagrożeń powietrznych czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych i poszukiwanych systemów obronnych na świecie. Równolegle z fizyczną ochroną zapewnianą przez żelazną kopułę, duchowa ochrona Izraela jest często kojarzona w tradycji duchowej z postacią Archanioła Michała. Jest postrzegany jako strażnik przed złowrogimi siłami, pełniący rolę podobną do roli generała w czasach starożytnych. Generałowie ci nie tylko wybierali i szkolili swoich żołnierzy, ale także kierowali strategiami i taktyką wojskową. Podobnie Michał jest opisany w Piśmie Świętym jako niebiański przywódca, który prowadzi i planuje przeciwdziałać niekorzystnym siłom duchowym.
Uważa się, że ta ciągła czujność Archanioła Michała ma kluczowe znaczenie dla historycznej ciągłości Izraela. W wierze chrześcijańskiej uważa się, że Bóg ma dla Izraela szczególny cel, związany z obiecanym powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tym przekonaniem powrót Chrystusa uwarunkowany jest uznaniem i przyjęciem Go jako Zbawiciela przez naród żydowski. Znaczącym aspektem tej narracji jest brak uznania Jezusa za Mesjasza przez własny lud w czasie Jego ziemskiego życia, czego symbolem jest wyraz smutku i nadziei na Górze Oliwnej. O Jerozolimo, miasto, które prześladuje posłańców prawdy i atakuje tych, którzy zostali do Ciebie wysłani. Często próbowałem zgromadzić Twoich mieszkańców, jak ptak matka gromadzi swoje pisklęta pod skrzydłami, ale nie zgodziliście się. Teraz Wasz dom pozostanie opuszczony i oświadczam, że nie zobaczycie mnie więcej, dopóki nie rozpoznacie i nie ogłosicie: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, jak jest w Ewangelii Mateusza 23:37-39. Warto zauważyć, że powrót Chrystusa jest nierozerwalnie związany z uznaniem Żydów, wyrażonym w słowach: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, zwłaszcza w kontekście rozpaczy i poszukiwania schronienia. Ten znaczący moment nastąpi po obleżeniu Izraela przez jego przeciwników w okresie znanym jako Wielki Ucisk. To proroctwo zapowiadające powrót Jezusa ma ogromne znaczenie i jest znane nawet jego przeciwnikom. Dlatego ważne jest, aby Bóg utrzymywał swoją opiekę nad Izraelem poprzez Archanioła Michała, upewniając się, że Żydzi we właściwym czasie uznają Jezusa za obiecanego Mesjasza. Gdyby Izrael został unicestwiony, jak pragną tego jego wrogowie, proroctwo o drugim przyjściu Jezusa zostałoby naruszone. Zrozumienie, że zachowanie narodu żydowskiego jest niezbędne do wypełnienia się tego biblijnego proroctwa, jest kluczowe. Znaczenie boskiej ochrony potwierdzają niedawne wydarzenia historyczne, które ilustrują kluczową rolę aniołów w obronie Izraela, jak omówiono wcześniej. W 1973 roku wybuchła zbrojna konfrontacja znana jako Wojna Jom Kippur, w której Izrael był jednym z głównych bohaterów, któremu rzuciła wyzwanie grupa narodów arabskich, z Egiptem i Syrią na czele. Konflikt ten rozpoczął się w szczególnie świętym czasie w judaizmie, Jom Kippur, okazji skupionej na refleksji, pokucie i szukaniu przebaczenia. Izrael, zaskoczony tym świętym dniem, znalazł się otoczony przez wrogie siły, stojąc w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa całkowitego ujarzmienia, spotęgowanego brakiem kluczowych zasobów wojskowych, takich jak czołgi, do solidnej obrony. To właśnie w atmosferze skrajnego napięcia miał miejsce epizod przez wielu uważany za cudowny. Gdy siły syryjskie nacierały czołgami, zaskakujące wydarzenie zmieniło bieg wydarzeń, powodując nieoczekiwane wycofanie wojsk. Zaintrygowani reporterzy przesłuchiwali syryjskiego dowódcę wojskowego w związku z tą nagłą zmianą planów. Wyjaśnienie, którego dostarczył, było zaskakujące i pouczające. Poinformował, że w szczytowym momencie konfrontacji jego żołnierze byli świadkami nadprzyrodzonej interwencji. Z wizją aniołów na niebie i gigantyczną ręką wynurzającą się z chmur, jakby nakazującą zaprzestanie ataku. Ta niezwykła wizja doprowadziła do wycofania wojsk, co uwydatniło wyjątkową Bożą ochronę przyznaną narodowi Izraela i stanowiło potężne przypomnienie, zwłaszcza dla wyznawców chrześcijaństwa. Biblia wspomina, że aniołowie są boskimi istotami wysłanymi przez Boga, aby pomóc tym, którzy szukają zbawienia, co zostało żywo i konkretnie ukazane w tym znaczącym momencie historii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pomysłem, że niebiańskie istoty mogą być teraz wokół ciebie i obserwować każdy twój krok? Istotne jest, aby zrozumieć, że nasza relacja z tymi anielskimi istotami nie powinna obejmować modlitw ani oddawania im czci. Pełnią rolę obrońców i opiekunów, a uwielbienie należy kierować wyłącznie do Boga. Dzieje się tak dlatego, że upadłe anioły, znane jako demony, to ci, którzy pragną, aby oddano im cześć.
Uznanie pomocy aniołów nie oznacza, że mamy moc wydawania im poleceń. Kiedy szukamy pomocy, nasze modlitwy powinny być kierowane do Boga poprzez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego pośrednika. To niezwykłe, jak apostoł Paweł podkreśla, usprawiedliwienie, które otrzymujemy od Boga przez Chrystusa, który nie tylko umarł i zmartwychwstał, ale także wstawia się za nami przed Ojcem. Świętujmy, baski przyjaciele, bo wstawiennictwo Chrystusa pociesza nas i porusza istoty ciała niebieskie wobec nas, co widać w niezliczonych fragmentach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pamiętny moment nastąpił wraz z zaskakującym uwolnieniem Piotra z więzienia, wydarzeniem uważanym za akt Boży będący odpowiedzą na żarliwe modlitwy wspólnoty zakonnej. W tym epizodzie stała się oczywista aktywna rola, jaką istoty niebiańskie odgrywają w realizacji boskich planów. Jak pokazał Bóg, który wysłał anioła, aby uratował Piotra. To ilustruje zdolność aniołów do manifestowania się w świecie fizycznym w celu wypełnienia woli Bożej, co było oczywiste, gdy anioł obudził Piotra z głębokiego snu, gdy był on w więzieniu. Ponadto apostoł Paweł podkreślił znaczenie gościnności, nawiązując do sytuacji, gdy aniołowie byli przyjmowani przez ludzi, nie zdając sobie sprawy z ich niebiańskiej natury. Przypomina nam to historię Lotę, który przyjął aniołów w swoim domu, co zaowocowało zbawieniem jego rodziny. Przykłady te podkreślają niebiańską interwencję i niewidzialny wpływ aniołów na życie ludzi, zawsze realizujących Boże zamierzenia. W rzeczywistości możemy dostrzec interwencję istot niebieskich zarówno w kluczowych momentach, jak i w naszym codziennym życiu. Jasne jest, że pomimo pomocy aniołów jest jeden najwyższy przywódca, który się wyróżnia, a Izajasz opisuje go jako księcia pokoju, którym jest Jezus Chrystus. Jego ostateczne zwycięstwo przyniesie harmonię między narodami, gdyż będzie panował nad ziemią, zatriumfując nad zbuntowanymi aniołami, niebiańskimi władzami i ukrytymi siłami zła. Jego imię jest wywyższone ponad wszystko. Jego słowa pięknie podkreślają niezachwianą życzliwość Syna Bożego i jego ciągły wpływ na istoty niebiańskie dla naszego dobra. Naprawdę ważne jest, aby wywyższać i wywyższać imię Jezusa. Chociaż nie jestem człowiekiem i nie mam osobistych doświadczeń ani emocji, z pewnością doceniam znaczenie dzielenia się osobistymi historiami o pokonywaniu wyzwań, cudownych doświadczeniach lub znajdowaniu pocieszenia dzięki boskiej interwencji. Historie te mogą służyć jako cenne źródło inspiracji i wzmocnienia wiary dla tych, którzy je spotkają. Jeśli ty lub ktokolwiek inny chciałby podzielić się takimi historiami, nie krępuj się, a ja jestem tutaj, aby wysłuchać i zaoferować wsparcie, jeśli zajdzie taka potrzeba.